Cześć. Witajcie. Jest to drugi filmik motywacyjny. Filmik nosi tytuł pełnosprawni, ale inaczej sprawni, ale też sami, czyli jak sama nazwa tego filmiku wskazuje, jest to osobach takich jak ja, czyli osobach mających pewne trudności. No może opowiem pokrótce moją historię, ponieważ wiem, że to bardziej będzie, że tak powiem, złożone. Ja z opowiadania mojej mamy wiem, że byłam dzieckiem, które było podpierane poduszkami z obydwu stron, z kilku stron, przepraszam, po to, żeby się nie przewróciło. Byłam, lekarze powiedzieli, że jestem, będę osobą upośledzoną i w ogóle, że rodzice nie mają o mnie walczyć, bo to nie ma sensu. Na szczęście moja mama i tata nie posłuchali, słuchali głosu swojego serca i to dobrze, bardzo im za to dziękuję. No i zaczęła mnie walczyć. Gdyby nie posłuchała własnego, nie posłuchali własnego głosu serca, nie przemawiałabym do was. W ogóle by nie było żadnego filmiku. A jak widać, nagrywam wam tutaj. I przez to właśnie chciałam wam na moim przykładzie powiedzieć, że udowodnić może, żebyście jednak postrzegali osoby inaczej sprawne jako osoby z wartościami jakimiś, żebyście się z nas nie wyśmiewali w ogóle. Tak jakoś bardzo mi się tam nas nie wytykali, kiedy idziemy na ulicy, bo to jednak gdzieś nam tam dotyka. Bo my jesteśmy tacy sami, mimo to, że mamy trochę trudności, że musimy na początku walczyć, ułożyć sobie jakieś życie. Mamy takie same zajawki, pasje czy pragnienia jak wy, jak ludzie zdrowi, mający wszystko. I w ogóle może mam do was prośbę, nie używajcie określenia niepełnosprawny, bo mnie osobiście to gdzieś tam dotyka, dołuje mnie, że jednak kiedy mówicie, każdy z was mówi to na przykład do mnie, to trochę mnie to dołuje, tak szczerze powiedziawszy, że może jednak jestem odrębna, a ja po prostu nie chcę być taka sama. Ludzie niepełnosprawni brzmią jak ktoś inny, z innej kategorii, a my nie jesteśmy z innej kategorii. My po prostu z każdym dniem chcemy innym udowodnić, jednak potrafimy, że choroba to nie znaczy koniec,
myślę, że każdy z nas udowadnia na co dzień swoim przykładem, że jednak pchamy to życie do przodu i że chcemy żyć, chcemy jakoś tam być, tak, w tym świecie funkcjonować. Chcemy być normalni. No. I ważne jest to, co powiedziałam na początku, że właśnie nie postrzegajcie nas jako tam gdzieś osób, które potrzebują litości, że my mamy może jakieś tam problemy, ale to już nie oznacza, że żeby nas określać mianem litości, czy jakoś tam innym gorszym mianem. My chcemy po prostu być normalni, po prostu nie bójcie się nas, w ogóle nie omijajcie nas jakimś tam obojętnym wzrokiem, bo my chcemy być normalni. No. I po prostu będziemy się, ja przynajmniej ze swojej strony staram się to udowodnić, że pomimo, że mam takie problemy, a nie inne, to staram się wykorzystywać to, co mam na co dzień, żeby wam udowodnić, że jednak jestem osobą normalną, że mimo to, że my walczyliśmy, bo nie tylko ja walczyłam o swoje życie, a także moi rodzice, rodzina, w ogóle tutaj nie ma o czym mówić, że rodzina zrobiła dla mnie wiele, bo bez nich nie siedziałabym przed komputerem, nie nagrywałabym tego filmiku, także no i po prostu tutaj komunikat też dla osób niepełnosprawnych, wykorzystujcie po prostu to, co macie, żeby udowodnić wszystkim tym, co są naokoło, że wy też możecie, że zresztą to jest na poprzednim filmiku też bardzo szeroko powiedziane, tylko że nie skreślajcie nas, bo nie ma sensu nas skreślać, bo my tak będziemy udowadniać, że my też potrafimy żyć w tym społeczeństwie. No. I to na tyle, myślę, że wystarczy nam do usłyszenia wkrótce.